Dzień czwarty naszej wędrówki z bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. Uwaga, właśnie w tym momencie przeżyjemy Tomka pierwszy raz. Generalnie pomyliliśmy drogę. Ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko smyka. Proszę Państwa, oto już jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę poda, nie chce podać, już poda. Grzesiu, powiedz, czy dużo miejsca jest w tym autobusie? No, jak widać, patrz, trochę miejsca jest. Trochę miejsca jest. Grubi nie jesteśmy. Tomka urodziny dostaliśmy piękne miejsca w autobusie. Chciał przytulasy, to ma, proszę bardzo. Który, jaki ma być siedzień? Sobota. Jest 19 stycznia, co to jest za dzień piękny dla naszej drużyny? Urodzin naszego drużynowego. Wow, wszyscy się cieszymy, co? Jak się czujesz dziś? Wyspałeś się? Tak, wyspałem się. Chyba wczorajszej balans został. Powiedz nam, czy nasz drużynowy w dniu dzisiejszych urodzin jest odpowiedzialny. To jest człowiek, który ma 26 lat. Ale jeżeli oficjalnie muszę powiedzieć, że jest bardzo odpowiedzialnym człowiekiem, iż gdyż pewnie trafi to na naszą stronę główną. Do archiwów mogę powiedzieć, że nie, jest głupi. Tomek bawi się jak dziecko. Ma 26 lat, chodzenie po zawygłoszonych skałach nadal go bawi. Tomek, powiedz nam, gdzie się znajdujemy. Wodospad. Jaki to wodospad? Uwaga. Proszę tutaj. Tutaj jest przecięte. Jesteśmy nad dzikim wodospadem. To jest za pola. Przed chwilą, uwaga, jest naprawdę dziko i ślisko. Tu mamy przykład człowieka, który właśnie sam się przekonał o tym, że jest dziko i ślisko. Także dzik jest dziki, a wodospad śliski. Idziemy dalej. Idziemy. Generalnie to przygotowujemy Tomkowi niespodziankę, ale on nic o tym nie wie. Tomek jest niczego nieświadomy, a kręcimy dla niego filmik. Klasę oczywiście będzie montował. A tam jest nasz kolega, który dzisiaj kończy 26 lat. Dwa nagie miecze. Dominika. Cztery nagie miecze. Kuba. Zero nagich mieczy. I kamera. I kamera. A teraz ujęcie z kamery, proszę. Wyłączyło się nagrywanie w połowie. Jest parowany monitor. Także w skrócie, Kuba wziął pierwszego dnia okulary, zaparowały mu drugiego dnia, stwierdził, że już nie nosi okularów, to poszliśmy do miasta, ich nie wziął i żałował. Dzisiaj idziemy w góry, wziął okulary i co się dzieje, Kuba? Parują cały czas, jestem debilem. Mam ten sam problem. Dzień czwarty naszej wędrówki. Jesteśmy... Prowadzi druh na Dominika. Idziemy na strzechę akademicką, a następnie na samotnie. O, po to jest mi ten pokrowiec, że jak wpadnie mi w śnieg, to się nic nie stanie. Tomek go wszystkim pomyślał, jedząc z góry. Reszta do nas dobija. Pierwsze dwa dni, trzy, nagrywanie było dość trudne. Pierwsze było zimno, mroźno, w łapy mroziło. Dlatego materiału jest tak mało, ale dzisiaj nadrobimy. Stracone, o. Jak mi okulary przestaną parować, to tak. Kuba i jego oczko zaparowane, co 5 sekund. Zdecydowanie. Marcin, zostałeś urodzinowym bałwanem? Tak. Mam tak super zdjęcia, że... Nikt nie ma tak. Znaczy, robiłam je Oli, Iwo, Czeczanowi, Izie, wszyscy mamy portretowe. No. Mi nie zrobiłaś. To się dla mnie było. Kolejne ty się chodzą przed kamerą. Złota i bluzja. Jak ostatnio bierz mi ten telefon. Szamaj ładnie. Widzę się. Widzisz mnie? Oko. Puszcza. Co szamiesz? Nie zapłacili mi, żebym mówił. Także takie czekolady. Herbata też się nie reklamowała, więc jakby... No, jest dobra, w sensie...
poziom boskos. Widoki takie piękne podziwiam tutaj. Bo jest pięknie. Dobra, uwaga. Uwaga, właśnie w tym momencie przeżyjemy Tomka pierwszy raz. Tomek, jak się czujesz? Bardzo dobrze, pierwszy raz wchodzę na samotnie, nigdy tu nie byłem. Właśnie zaraz zobaczymy, nagramy minę Tomka, jak zobaczy schronisko samotne. Ale jest malutkie, ale ładne. No jest zasypane śniegiem teraz, nie? Się podoba, tak. A tam jest generalnie tam? Tam to jest staw. Ja wiem, wiem. To czego nie widać, to jest staw, no. Tak, tam, o. Samotnia! Pierwszy raz. Jak miałem tu być kiedyś, wiosną, to byłem chory i nie mogłem, także pierwszy raz na samotnie. Niespodzianki ciąg dalszy, dziewczyny prawią ciasto w kuchni, generalnie przygotowują, mają balony i tak dalej. A my jesteśmy w schronisku samotnia. Powiedzcie, że Tomek się niczego nie domyśla. Co? Tomek się niczego nie, nie domyśla, nie co? Fantastycznie. Nie, no. Tomkowi się wydaje, że zapomnieliśmy o jego urodzinach, a my jesteśmy cudowną drużyną. Nie jest tak. Tomek, robisz profesjonalną obsługę social media? Profesjonalna obsługa social media. Tomasz Lemański, Tomasz Lemański. Tomasz Lemański. Dominika gra w schronisku. Znalazła fortepian i się dobrała. Prezent dla Lemana, co? Ty tak, prezent dla Lemana, co? Prezent dla ciebie, będziesz sławny. Najchętniej bym ci zagrała teraz tutaj stola od razu z Grackiem na cztery ręce, ale to będzie zbyt oczywiste i od razu się połapisz, że szykujemy coś na twoje urodziny. I dlatego, chociaż tak jak teraz przed chwilą było, na pewno ktoś nagrał, życzymy ci, żebyś zawsze właśnie tak pobudzał towarzystwo ludzi. Nie mamy pojęcia. Prawie była mała wtopa, ale jest okej. Okay. Dlatego życzymy ci, żebyś właśnie zawsze tak pobudzał ludzi do śpiewu, do radości i byś był takim autorytetem, takim promyczkiem. Jest jakieś minus 7 stopni, niby odczuwalne minus 11, ale jest pięknie, naprawdę, kurde, zobaczcie to. Ale naprawdę, cudownie po prostu. Ekipa już poszła, a ja czekam na tych, co jeszcze nie wyszli z toalety. Grzejno, cieplutko. Wiesz, co zrobiliśmy? No, poszliśmy, zdobyliśmy szczyt, bo właściwie pod strzechą nie było szczytu. Trzeba być optymistycznym. To jest właśnie tak się manipuluje widzami. Generalnie, no, zdobyliśmy sobie wspólną strażnicę. No, przy strzeżce jest... akademickiej nie było szczytu, więc ja stwierdziłam, że musimy zdobyć szczyt i... Generalnie pomyliliśmy drogę i poszliśmy niebieskim szlakiem w górę. Wydaje ci się, to było zamierzone. Poszliśmy niebieskim szlakiem w górę, a myśmy iść czarnym w dół. Tak. Dominka jest daltonistką, niestety. Proszę bardzo. Moja wina. Jaką właśnie decyzję podjąłeś? Co? Jaką właśnie decyzję podjąłeś? Że wchodzimy na Śnieżkę małą ekipą z DW. No będzie to wyczyn, jest troszeczkę późno, jest 14:30. Znaczy wiadomo, no, my zejdziemy na dół przed godziną 17, czyli na pewno przed, zanim się zrobi ciemno, czyli tylko bezpiecznie. Pogoda jest idealna, lepszej nie będzie, więc naprawdę lepszego momentu nie moglibyśmy sobie wybrać. Także wspinamy się i do zobaczenia na szczycie.
jesteście? Wspaniale, dajemy radę. Widzicie, to jest wędrownictwo, nie mała sztuka. Jakie widoki, Tomek? Jest pięknie. Słoneczko ładnie świeci cały czas nam. Że Tomek dostaje najlepszy prezent chyba, jaki mógł sobie wymarzyć. Bo wchodzimy na Śnieżkę i zrobimy się marzenie. Także wszyscy jesteśmy w szoku. On nadal się nic nie spodziewa. Idzie sobie tam. I jest bardzo fajnie. No, także wspinamy się na szczyt. Także daliśmy radę i nawet mamy pieczątkę dyzepicką. Weszliśmy i jesteśmy na Śnieżce. Pogoda się trochę pogorszyła, zeszła trochę mgła i jest trochę chmur. Ale jak mówisz, ale zamknięte jest? Tak, schronisko jest zamknięte. Schronisko! No w sensie no... Obserwatorium meteorologiczne. Skąd mam pieczątkę zdobyć? Nie mam pojęcia. No, i jest bardzo fajnie. No. Dawno się tak wyśmienicie nie bawiłem. Schodzimy sobie. W zasadzie to się lekko ślizgamy, ale jest stos. Wszyscy się super bawią. Lecimy z Grześkiem, jak zejdziemy na dół do Karpacza po jakieś markery. Jakiś jeszcze prezent dla Tomka? Tomek się niczego nie spodziewa, więc jest spoko, działamy dalej. Ja się na początku, jak was patrzyłem, to przez pierwsze kilka sekund nie do końca wiedziałem, co się dzieje. Później się nie wiedziałem, co powinienem zrobić w tym momencie. I zależy. I tak mówiłem... Ale naprawdę życzę. Miło, bardzo mi miło, dziękuję wam bardzo. Nie zostawię niebo, czarne, smutne niebo, pusto jest i źle. Nie zostawię mnie, ja tak dobrze znam to, czarne, nocne auto gdzieś daleko mknie. Nie zostawiaj mnie. Ty nie